Kartki robimy na zaszczyt. Proszę bardzo, dziewczyny, ze zlotu serca. Dzień dobry, ja właśnie lecę na dworzec w Krakowie i z dworca w Krakowie wybieram się na zlot do Łodzi. Jest to tak naprawdę pierwszy taki zlot, łódzki bigiel skrapowy, pierwsza edycja. Ja jeździłam do Łodzi na poprzednie zloty, czyli na skrapowisko, które przestało się odbywać też ze względu na COVID oczywiście. No ale teraz Łódź wraca z nowym zlotem, właśnie z biglem i jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak ten zlot będzie wyglądał. Widzę się też na miejscu z Iwonką. Idziemy do Potterowej kawiarni. Także mam nadzieję, że troszkę Łodzi też uda nam się zobaczyć. No i zobaczymy, jak ten zlot wyglądał. Proszę bardzo, dziewczyny ze zlotu serdecznie pozdrawiam. Tosia, będzie u ciebie vlog? Będzie. Będzie, coś tam skleimy. Coś się może nam uda, ja też się staram jak najwięcej nagrać, ale wiecie jak to jest, jak się spotyka wszystkich dookoła, to trochę ciężko. Jest to Scrap Booking Shop. Hej! Cześć! Proszę bardzo, jak pięknie. I najlepszy klej introligatorski do wszystkiego, mój ulubieniec, czyli Eco Scrap Booking. Najlepszy klej, który się wykupuje od razu zawsze w 5 minut. A jak się wam spieszy i chcecie szybko zrobić album, to świetne, gotowe bazy albumowe. Tak jak widzicie, nie tylko sklepy, nie tylko warsztaty, ale też darmowe pokazy, make and take, wszystko znajdziecie. Piękne stempelki agateriowe, super są w ogóle te tyły na ateciaki. I do kompletu idealnie napisy. No i plotki oczywiście, plotki, ploteczki. Oczywiście, podstawa z lotu. Jest Gosia. A tutaj darmowe make and take. Na zlocie jest też Patrycja, która zajmuje się letteringiem i pomacha nam tutaj. Tak, Iwonka robi reklamę, proszę bardzo. I Patrycja ostatnio zajęła się też scrapbookingiem, więc teraz łączy. Tutaj można... Pracownia Patki, tu znajdziecie?
To pokaż. Tak, pokażę. Proszę bardzo. Ja nie wiedziałam, więc no, ale widzisz? Tak, i to jest właśnie Patrycji produkt. Także jeżeli macie ochotę spróbować... Warto. Warto, warto. Tutaj zostawiam kontakt. Proszę bardzo. Pięknie można połączyć ze scrapbookingiem. Ze wszystkim. Literki dokładnie. To można ze wszystkim połączyć. Nie ma chyba rzeczy, gdzie literek nie wykorzystasz. Ciastka robisz? Też. Ciastka, te, torby, kurtki, literki. Mam jeszcze ściany w kuchni dziecka, literki. Mamy tutaj właścicielkę marki Zoju Design, która może chciałaby coś powiedzieć na do vloga. Wbijajcie na zloty, bo na zlotach jest czadowo. Tak, proszę, jest pierwszy bigiel zlot, najlepszy zlot w ogóle w Łodzi. Nie mogę być, że w Polsce, bo inne zloty mogą się obrazić, ale naprawdę super jest. Tak, fajnie. Zapraszamy, polecamy wszystkim. Organizatorki fenomenalne. Czasem jak trzeba, to chrzanią, ale i tak jest fajnie. Ja firmę polecam. Proszę bardzo, zapraszamy. Zapraszamy, wszyscy zadowoleni. Dobrze zareklamowałam. Nie, nie, bardzo dobrze. Teraz się nam uda chociaż troszkę więcej osób, proszę bardzo. Będziemy robić zdjęcie grupowe. Co robisz? My już wyszłyśmy ze zlotu, jesteśmy na Piotrkowskiej, idziemy coś zjeść, najpierw obiadowo, a później idziemy do Espresso Patronum, czyli knajpy potterowej i jest akurat tak fajnie, że właśnie tutaj na Piotrkowskiej jest, także zarezerwowałam nam stolik, idziemy zobaczyć później, tak, na deserek. Zjadłyśmy i teraz wybieramy się do Espresso Patronum. W ogóle zobaczcie, jak tam jest ładnie. Parasolki, pięknie to wygląda. O, nie wiem, czy będzie widać, ale tam przede mną, tam. Zaraz Wam pokażę, jest właśnie Espresso Patronum. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa. W ogóle tak się śmiesznie składa, że Espresso Patronum jest tutaj w Łodzi. Za tydzień jest zlot w Katowicach i tam też jest knajpa potterowa, więc też się tam wybieram. Także przy okazji zlotów zwiedzam jeszcze. Tak, przy okazji zlotu zwiedzam jeszcze potterowe knajpy, także zobaczymy, jak będzie. Gdzie najlepiej? Gdzie najlepiej, dokładnie. Gdzie najlepsze ciastko? Pierwsza potterowa knajpa to był. Tak, w Krakowie dalej jest dziurawy kocioł. I teraz jest jeszcze Ministerstwo Magii obok. O, piesek. Także idziemy. Jeszcze jedna jest? Jeszcze jedna jest, tylko że ona jest taka bardziej rycerska stylizacja zrobiona, ale jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to też bardzo fajnie. Także idziemy zażyć trochę magii. Pogoda jest przepiękna, naprawdę. W końcu czuć wiosnę. Haha. No oczywiście. Dzień dobry. Stolik na sobie. Tak, rezerwację miałam z Instagrama zrobioną. Pewnie to na 17. Genialne. Aha. Hedwika! Możemy być przy tym, przy słoneczku. Dziękujemy! No idziesz? Dobra, to się będziesz bardziej jarać. A ja sobie Iwona jest w swoim żywiole, bo będą słodycze najważniejsze. I lemoniady. Genialny wystrój.
Rano się z wami witałam, a teraz się z wami żegnam, wracając już do domu. Zmęczona, ale szczęśliwa. Po zlotach zawsze jest po prostu taka niesamowita energia, że nawet tego zmęczenia wtedy nie czuć. Postaram się wam też wyrzucić, jakie zakupy zrobiłam, ale na zlocie było fantastycznie i już nie mogę doczekać się kolejnego, a już kolejny za tydzień w Katowicach. Także mam nadzieję, do zobaczenia.